Wówka sztuka nieśmigany, zobaczcie, no idealnie. Nic mu nie dolega, kompletnie. Dzień dobry, cześć i czołem, witam was. Bardzo serdecznie, jestem Paweł, a dzisiaj, moi drodzy, Road Z The Last Drive. Teraz zobaczycie, o co chodzi. To taki tytuł, można powiedzieć, na poczekanie przed Dying Lightem 2. I zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi. Jeżeli chodzi o Gas Simulator, wydaje mi się, że chyba na tym skończymy faktycznie. Nie ma aż tak dużego waszego zainteresowania, więc zobaczymy, czy tutaj was zainteresuje. Jeżeli tak, to jakieś odcinki na pewno się jeszcze pojawią, aczkolwiek ta gra raczej nie jest przewidziana na zbyt dużo odcinków. Zresztą sami zaraz zobaczycie. Okej, okay, mamy postać, można wybrać też oczywiście kobietę. Weźmiemy sobie faceta, koksika. Proszę bardzo. W małym mieście na południu Stanów. Na południu USA, okej. Okay. Proszę bardzo, zombiaczki przyszły. I jakiś tam doktorek daje nam lekarstwo. Jakąś tam szczepionkę. Musimy szybko tą szczepionkę dostarczyć do Waszyngtonu. Oczywiście samochodem. I co najlepsze, samochody można tuningować. Dokładnie. Okej, okay, musimy zbierać to, co u góry po lewej jest, czyli takie jakby sprzęt, żeby upgrade'ować swój samochód. Można kupować działka, miotacze ognia i tak dalej. Super sprawa. Żeby zbierać sprzęt, należy uderzać w zombiaki, pudełka i beczki. Idealnie, sam raz dla mnie. Można też zbierać, przeszukując domy. No, opcjonalnie. Okej. Okay. Wsiadaj do auta i jedź po swój cel. Oczywiście mamy koksika, jak widzicie. Jest normalnie możliwość chodzenia. Są tutaj rzeczy do zbierania, czyli właśnie ten sprzęt. To jest to opcjonalne, co będziemy ewentualnie robić, no ale raczej będziemy jeździć samochodem. Musimy rozwalać też pudełka. O nie. Dobra, potrzebujemy patrzeć mocniejszego. Czekajcie, zobaczmy, tutaj coś może będzie. Jest tu co? O, jest, jakiś nożyk tu jest. Patrzcie, mam kosę! Super, dobra. Okej, 30. I teraz zobaczycie, na czym ta gra polega, ponieważ mówiłem właśnie, że gra raczej nie będzie na zbyt dużą ilość odcinków. Teraz zobaczycie dlaczego. Okej, okay. Czyli tak, wchodzimy do pojazdu. Tak, można też odwrócić samochodzik, super. No to jedziemy, jest ograniczona ilość paliwa. I naszym celem jest dojechać do Waszyngtonu. Ale niestety, póki nie zupgradujemy pojazdu, nie możemy tego zrobić. Tak jest, samochód się zepsuł. Dostaliśmy jakieś dodatkowe punkty, łącznie zebraliśmy 107 punktów. Upgrade'uj samochód. I zobaczcie, mamy możliwość tuningowania, możemy zwiększyć moc silnika, możemy zwiększyć pojemność zbiornika, wytrzymałość pojazdu, nitro, działko i miotacz ognia możemy dać. I tutaj jest kilka poziomów tego. Co więcej, są samochody do odblokowania. Proszę bardzo. Najbardziej mi się podoba ten policyjny. Okej, okay. Dajcie w ogóle znać, który wam się najbardziej podoba. To tak z ciekawości, ten czerwony jeszcze ewentualnie, dobra. Wydaje mi się tak, samochód chyba się zepsuł, więc musimy dać mu opancerzenie, czyli 50 kup. Okej, kolejne to jest znowu 200. Dobra, to dajmy jeszcze w takim razie silnik, albo nie, zostawmy na razie. Okej, continue. I teraz zaczynamy od początku, ale z tą ilością punktów, którą już zebraliśmy. I widzicie, auto jest ulepszone. Podejście numer 2. Proszę bardzo. Okej. W ogóle można zmieniać kamerkę. Jak widać. Dobra, okej, tu nic nie widać. Patrzcie, skocznie, ale fajne elementy tutaj są też. Okej, skończyło się teraz paliwo. Więc dajemy upgrade car. Zwiększmy paliwo. Pyk. Okej, mamy jeszcze 62 punkty. Ja bym może pozbierał jednak tutaj na coś dodatkowego, jakieś takie działka czy coś. No dobra, zaraz zobaczymy. Kontynuuj. Podejście numer 3. I na tym to właśnie polega, dlatego nie wiem, czy będzie z tego więcej odcinków. Jak dużo odcinków będę w stanie z tego zrobić, tego nie wiem. To się okaże. Można oczywiście ewentualnie jeszcze... Ej, bez jej, można zbierać te punkty od nowa? Za każdym razem można po prostu zbierać w tym samym miejscu te rzeczy? Nie, no to bez sensu, nie będę za każdym razem przechodził przez te same budynki i zbierał to samo. Ale rozjeżdżanie zombiaczków, no to co innego. O, tak. O, chłopie. Dobrze. A tu jest blokada.
Okej, chyba... Nie, jeszcze nie zepsułem, jeszcze nie zepsułem. Ej, mogę wysiąść. Patrzcie, można wysiąść. Ty, tak, weź go, super. I tu można sobie podnieść też jakieś rzeczy jeszcze. O, proszę bardzo. Plus 15. Tutaj też plus 15. Czy można skakać? Niestety nie można skakać. Czekajcie. Nie, niestety nie jestem aż tak silny. Dobra, wsiadamy do autka. Tylko tutaj chyba już paliwa zostało bardzo, bardzo mało, więc teraz mi pewnie zgaśnie. Dobra. Op. I teraz mi pewnie zgaśnie. No tak myślałem, no. Dobra. Upgrade'uj. Ja mam 220. Weźmy może miotacz ognia. Ale jestem zły. Kupi miotacz ognia. Dobra, kontynuuj. Zobaczmy teraz, co to jest ten miotacz ognia. Ej, bez jaj, mam miotacz ognia normalnie na aucie! Dawaj to. Jazda. Ej, to automatycznie zieje. Nie muszę robić, ale super. A z pierwszej osoby? Ohoho, co jest grane, ale super. Patrzcie na to, pyk. Nic tylko się odstresować. Chyba się skończył ten miotacz ognia, chyba się skończył. Tak, o nie, skończył się całkowicie. No to lipka. Dobra, skończyło się paliwo. Mamy 178, weźmy w takim razie może działko. Czy ja mogę zamontować jeszcze działko? Na tym aucie? Ej, bez jej mogę zamontować i działko i to. No nieźle. No to te, no nie, no te działko to jest kosmos, patrzcie teraz. Nie, no to już jest po prostu. Ale akcja. Dobra. Teraz mi tutaj, o nie, nie zabraknie jeszcze paliwa. Hop, hop, hop. Proszę bardzo, do widzenia państwu. Dobranoc. O, świetnie. Tylko chyba raz znowu zabraknie mi paliwa. Wow, w końcu dojechaliśmy kawałek dalej. Czy tam jest, to jest, ej, checkpoint jest. Patrzcie, jest checkpoint. Ale czat, dobra. Czyli tak naprawdę jest normalnie możliwość przejechania częściowo. Okej. Okay. 187. To jest troszkę za mało. Więc dajmy continue. Żeby sobie zwiększyć bak, pojemność baku. Więc o, cyk. Przejedziemy jeszcze raz. Pięknie po prostu. Miazga! Ej, coraz więcej chyba tutaj w ogóle łazi. Tak mi się wydaje. Hop, hop. Dobra. Okej. Okay. Teraz mi totalnie zgaśnie znowu. Elegancko, normalnie. To się nas... A coś mało punktów dostaje za te zombiaczki. Okej. Okay. Dobra, upgrade. Teraz mamy 300 punktów, więc proszę bardzo, zbiornik paliwa. Kupujemy. Mamy 141. Więc proponuję, dorzućmy jeszcze... Oj, oj, weźmy silnik mocniejszy może. O, cyk. I jeszcze raz. Okej. Okay. Dobra. Nie, zastanawiam się, jak odblokować te następne samochody. To jest dobre pytanie. Dajcie koniecznie znać, czy chcecie więcej odcinków z tej gry. O, to jest to, co kocham po prostu. Brakuje mi takich rzeczy w GTA. Mogliby zrobić taki ten... taką jakąś mapkę, żeby tak, wiecie... No nie? Żeby tak zadbać o zombiaczki. Hop, hop, dobra. I chyba teraz do checkpointu dojadę. Coś mi się wydaje. Teraz zobaczymy. Jest checkpoint? Checkpoint! Mamy to! Dobra. Upgrade'ik autka. 220. No to co? No to weźmy sobie może więcej działka. Czy miotacz ognia? Nie mam żadnego pojęcia, co by tu odblokować. Jak odblokować te auta? To jest dobre pytanie. Może one same się będą odblokowywały. To się okaże. 220, więc weźmy sobie w takim razie... O! Dobra. Kontynuuj. I teraz jesteśmy na checkpoincie, czy nie? Tak, jesteśmy na checkpoincie! Ale akcja, dobra. Czyli udało się. Czy tu można wejść do środka? Jest tu jakieś rzeczy tutaj do zebrania? Są. Dobra, patrzcie, tu można wejść normalnie do środka. Co nie? I teraz zobaczmy, bo ja wziąłem sobie nóż, znalazłem.
Ale może jest coś innego, jeszcze jakiś karabin albo coś innego. No, zobaczymy. Jakaś minigierka, ale to nie minigry, ja nie lubię minigier. Dobra, zobaczmy, czy coś tu jeszcze gdzieś coś leży fajnego. To jest też sprzęt, okej. No dobra, no to słuchajcie, no to jedziemy w takim razie dalej. A tu jeszcze coś leżało, patrzcie, no są mnie pod nogami. Elegancko, dobra, no to słuchajcie, to jedziemy. Jesteśmy na drugim checkpoincie z czterech. Ciekawe, co będzie dalej. To są beczki, one wybuchają czy nie? Wybuchające beczki! Schie, wracaj tu! Ale chyba auto mi rozwalają te beczki. Okej. Nie no, super po prostu giera. Dawaj, dawaj ich tutaj. Rożno robimy. Okej, teraz mogę w lewo albo w prawo pojechać. Zobaczmy w lewo. Okej, strasznie dużo punktów już nabiłem. Tu jest chyba wybuchowe, więc... Wow! Okej. Jeszcze coś wybuchło. Dobra, upgrade'ik. 237 punkciorów mam. No dobra, no na pewno będę musiał w końcu zrobić też zbiornik paliwa, ale weźmy sobie na razie działko. Okej, mam 87. Zobaczmy, co to jest te nitro. Okej, i kontynuuj. Ja zobaczymy, jak nitro działa, zobaczymy, jak działa większa ilość działka. Okej, na shifcie możemy nitro odpalić, super. Nasz koksik właśnie wbija. O! Hej! Tak to się robi. Tutaj, proszę bardzo, jedziemy, wycieczka. Elegancko. Nie, no tak to ja mogę jeździć normalnie, dobra. Jeszcze te nitro nie zrobiłem. Wow! Okej, jeszcze te nitro muszę sprawdzić. Ale te nitro mi się chyba ładuje. Tak, on mi się ładuje chyba za coś. Co tu jest? Ojejku, jak mam tu przejechać? O, rany, skończyło się. Ja chyba tutaj nie przejadę. Chyba jednak trzeba w lewo pojechać. Dobra, upgrade. 210 punktów. No to za 210, to ja proponuję... weźmy sobie w takim razie, no kurczę, muszę nazbierać na ten zbiornik paliwa większy. No to kontynuuj, nic na razie nie kupujemy. Spróbujemy uzbierać ten większy zbiorniczek. Okej. I ciśniemy. Ua! Co tu się w ogóle dzieje, nie? Coś chyba mi ten zderzak tam... Coś się z nim stało, bo widzę, skacze jak szalony. Jakby w Dying Light'cie dodali takie samochody, które będzie można tuningować w ten sposób, no to po prostu epicko. Chociaż coś tam czytałem i słyszałem, że podobno nie ma być zbyt dużo broni palnej. O, tu trzeba tędy przejechać. Okej. Okej, strasznie niszczy auto. Dobra, teraz skończyło się paliwo. Upgrade. I teraz mamy, patrzcie, zbiornik. Przejedziemy sobie tędy. Proszę bardzo, kup. Kontynuuj. I teraz przejedziemy prawdopodobnie przez to miejsce spokojnie. I jeszcze zajedziemy spokojnie dalej. Dobra. Ja coś mi się wydaje, że chyba to zrobię na jednym odcinku tą grę. Szkoda, że tutaj jest tylko tryb ten, dla jednej osoby. Gdyby było jeszcze, wiecie, na dwie osoby, to byłoby super. Chociaż nie wiem, jakby to miało działać wtedy. Okej. Dawaj ich tutaj. Cyk. O, na dwóch hukach jadę. Okej, teraz musimy chyba zwolnić, żeby się nie rozwalić za bardzo. Dobra. Jazda dalej. Zostało nam tyle paliwa, że chyba dojadę. Jest! Checkpoint tu jest! Checkpoint! Mamy to. I to pod kościółkiem jakimś w ogóle. Upgrade'ik, proszę bardzo. 286 punkciorów mamy. Więc proponuję, weźmy tym razem... może miotacz ognia. Więcej miotacza ognia, poproszę. Więcej paliwa. 136 punktów jeszcze.
No to silnik, proszę bardzo. A nie, przepraszam, to jest silnik nie zwiększa moc, tylko zmniejsza zużycie paliwa. To też fajna sprawa. O 3%, kontynuuj. Proszę bardzo, proszę bardzo. Okej, okay, chodźmy, zobaczmy, co jest w kościółku. Patrzcie, na samym środku mamy, co to jest? Aha, jakiś sprzęcik po prostu. Dobra, no fajnie, że takie sprzęty elektroniczne są w kościele. Jakieś mierniki, niemierniki. Dobra, coś tu jeszcze zostało? Coś z tyłu, może jakaś znajdźka jest, czy coś? Nie ma nic? No dobra. Okej. No to słuchajcie, to ciśniemy w takim razie do auta. Postaram się pozbierać więcej punkciorów. Nie wiem do końca ten nitro jak wykorzystać jeszcze. Znowu możemy w prawo albo w lewo pojechać. Pojedźmy standardowo w lewo. Okej. Trochę to hałasuje. Jak słyszycie, dobra. Okej. Nie, 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 dobrze, dobrze. Jedziemy dalej. Coś tu mi nie pasuje. Dobra. Zrobiliśmy jakieś takie okrążenie dziwnie. Dobra. Dobra, dawaj, dawaj, nitro! Okej, okay, tu trzeba uważać. Ukryta. Co się stało w ogóle? Jakim cudem? Okej. Okay. Ja po prostu chciałem tylko odwrócić pojazd. Okej, okay, ale możemy jechać dalej, zobaczcie. Nówka sztuka nieśmigany, zobaczcie, no idealnie. Nic mu nie dolega, kompletnie. Spokojnie, prawie jak nowy. Ten Niemiec, Niemiec płakał jak sprzedawał. Okej, okay, dobra, zakończyło się paliwo, jakimś cudem. Dobra, 298. Wezmę w takim razie prawdopodobnie jeszcze zbiornik paliwa, może nie, ale tu znowu możemy zmniejszyć zużycie paliwa. Więc dojedziemy znacznie dalej. Proszę bardzo. Dobra. Gdzie to jest? Tutaj jest, okej. No to jedziemy, tylko znowu pojedziemy w... Teraz może pojadę w prawo, wiecie, bo podejrzewałem, że w prawo będzie zamknięte. I zastanawiam się, co tam będzie. Okej, jest zamknięte już na samym starcie. No to słabo, bardzo słabo. Ale słuchajcie, pojedziemy sobie tak czy siak, żeby punkty pozdobywać. O, nawet pancerz mi się włączył. Dobrze. Czaczki normalnie, jak to auto normalnie dziwnie jeździ. Ja ciekawe, co jest na czwartym w ogóle poziomie. Czy to będzie już koniec, czy będzie coś jeszcze? Niemożliwe, żeby to był koniec. Gdyż iż ponieważ albowiem wydaje mi się, że to jest kawał drogi. Dobra, tutaj do prawej bardziej. O, maksymalnie do prawej. Czy to jest checkpoint? Nie, to nie jest checkpoint. Czekajcie, zatrzymajmy się tutaj w sumie, bo może coś tutaj w środku znajdę. Przy okazji. Zobacz, może to będzie jakiś, nie wiem, jakiś młot czy coś. Co będzie fajnie. Nie, to jest jakaś kawiarka chyba, tak? Okej. A to? Też nie. Nie ma nic więcej z takich, tych, takich fajnych rzeczy, takich jak jakieś kosy, nie kosy. No nic, dobra, to najwyżej zobaczymy, że będziemy dalej gdzieś tam eksplorować te pomieszczenia. Ej, można skakać w końcu, no dobra. No to jedziemy dalej. Teraz mi się skończy paliwo. Okej. Okay. Tak, skończyło mi się paliwo. Upgrade'ik, 330 teraz mam. Słuchajcie, wezmę sobie jeszcze też zwiększę. O, ten samochód, ulepszę. Zostało 180, wezmę jeszcze dodatkowo. O, miotacz płomieni. I kontynuuj. I teraz prawdopodobnie jak pojedziemy od razu w lewo, to jedziemy, zajedziemy znacznie dalej. Jak mi się wydaje. I być może uda się. Dawaj tu. Oh. Ten minigun jest strasznie głośny. Muszę wam powiedzieć, naprawdę. Dobra, dobra, dobra. Jedź, 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 jedź. Okej. Okay. Hop.
No co jest grane, ale zwaliłem teraz. Dobra, jedziemy. Mam nadzieję, że dojadę. Tu maksymalnie do prawej, żeby się nie rozbić o ten samochód, który gdzieś tu ukrywa. Elegancko. Drzwi mi się otwarły po prawej w ogóle. Co się dzieje? Dobra, to można było przeskoczyć. Idealnie. Tak, żeby się nie rozwalić auta. Niestety te beczki mi... O nie, no bez ja. Jak mam przejechać przez to niby? Okej, okay, dobra. Chyba będziemy poczuwali jeszcze jeden upgrade. Tak. Nie widzę checkpointu jeszcze. Więc upgrade car. 294. Weźmy w takim razie zużycie paliwa zmniejszmy o 3%. Może się teraz uda. Jak to mówią, do 10 razy sztuka. Ciekawy jestem w ogóle, jak to będzie wyglądało bardziej opancerzony samochód, bo nad pancerzem w sumie jeszcze się jakoś nie... Nie pochyliliśmy! Jeszcze nie robiliśmy pancerza. Jakoś, że tak powiem, cały czas jest spoko ten pancerz. 45-75 zostało. Więc nie ma tragedii. Okej. Dobra, dobra, dawaj. Dobrze. I zostało bardzo dużo paliwa jeszcze. Nie, przesadziłem! No to lipka. No bez jaj! Nie! No nie! Ale Lipton, dobra. Skończ rundę. Ale lipa. No nie, brakuje mi jednego do pancerza. Weźmy w takim razie jeszcze silnik ulepszmy jeszcze raz. Okej. Okay. Teraz przynajmniej mam nadzieję, że już dojedziemy bezpośrednio do tego miejsca. Tylko tym razem nie będę używał nitro, bo widzicie co się dzieje. Rzeźnie masakra. Dobra. Pięknie. Pięknie. A uderzać, jak uderzam w zombiaki, to też mi się tutaj traci pancerz. No, to tak słabo trochę, no ale cóż. Lepiej zawsze dodatkowe punkty są, nie? Dobra. Słuchajcie, teraz postaram się przeskoczyć bez nitro, bo to niestety za dobrze nie zadziałało. O, idealnie. Okej, okay, coś mi wypadło. Mam nadzieję, że będzie checkpoint. Że będzie teraz checkpoint, za którym będę mógł normalnie, spokojnie wziąć i po prostu... Okej, okay, jest. Udało się, przejechaliśmy. Dobra, dawaj checkpoint. Ej, paliwo mi się kończy już. Nie, tu jest wybuchowe! Nie przejedziemy tak łatwo, patrzcie. To jest bardzo długa droga teraz. I skończyło się. I checkpointa dalej nie widać. O, rany. Dobra, upgrade car. 364. Zróbmy jeszcze w takim razie pancerz, bo pancerz już praktycznie nie padł. Kup. Kontynuuj. Jak to wygląda? Z tym dodatkowym pancerzem. Coś tu się dorzuciło? A, boczny szybki się... No dobra, czyli tylne pasażerowie z tyłu będą ubezpieczeni w razie czego. Okej, słuchajcie moi drodzy. Myślę, że tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek. Dajcie znać, czy chcecie więcej. Jeżeli tak, to oczywiście nagram też kolejny odcineczek w niedalekiej przyszłości. Czyli podejrzewam, że w przyszłym tygodniu. I pewnie we wtorek. No, jeżeli tak, to bo jeżeli wam się spodoba, to we wtorek pewnie kolejny odcinek machniemy. I spróbujemy dojechać do Waszyngtonu. I dostarczyć to lekarstwo. Okej, dzięki za uwagę, trzymajcie się, hejos!